Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, zaczniemy od tematu, zabrzęczało nam tutaj, zaczniemy od tematu zdrowia, a dokładnie rzecz ujmując tego, czym żyje ostatnio Radom, czyli szpitalny oddział ratunkowy, brak lekarzy na tym oddziale. Radomski Szpital Specjalistyczny musiał zamknąć w związku z powyższym SOR i całość ruchu przeniesiona została na Józefów. Generalnie brak lekarzy w Polsce, to jest problem. Generalnie rzeczywiście jest brak lekarzy, chociaż to jest też kwestia chyba nie najlepszej organizacji, jeśli chodzi o zarządzanie przez miasto, nie tylko w tym aspekcie, tylko w bardzo wielu. Ostatnio mieliśmy sesję Rady Miejskiej, która poruszyła wszystkie inwestycje miejskie, które są opóźnione, walą się, bankrutują, po sądach chodzą, a inwestycje się nie posuwają. Więc myślę, że to jest też efektem złego zarządzania, bo przecież lekarzy brakowało, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Radomiu i nie było zamykania oddziałów. Więc myślę, że to też jest kwestia jakiejś nieumiejętności, ale rzeczywiście my dostrzegliśmy problem z brakiem lekarzy, stąd utworzenie w kraju na 5 uczelniach nowych kierunków lekarskich, w tym tutaj u nas w Radomiu, no ale niestety to od ręki lekarzy się nie wykształci, to jednak jest proces wieloletni. To są bardzo długie lata tak naprawdę. Tak, a wielu lekarzy wyjechało za granicę. To co mają robić pacjenci, panie ministrze, w takim razie, bo oni czekać nie mogą, aż wykształcimy lekarzy. No, może trzeba byłoby sprowadzić lekarzy, nie wiem, z Ukrainy, z Filipin się mówiło. No jakaś niewielka część lekarzy też z Ukrainy do Polski przyjechała. Panie ministrze, pani minister Emilewicz była u nas w Radomiu parę dni temu. Mówiła o fundacji, o niej za chwilkę. Fundacja nazywa się Platforma Przemysłu Przyszłości. Muszę sobie wyuczyć się tej nazwy, bo jeszcze ciężko mi z nią idzie. Natomiast chciałem zapytać o wcześniejszą obietnicę, a mianowicie o budynki po fabryce broni przy ulicy Przemysłowej. Mają tam powstać biurowce klasy A. No i mają. Jakoś długo idzie ta inwestycja. Dopiero 2021 oddanie? To prawda, ale ten budynek jest, można powiedzieć, bardzo mocno wyeksploatowany. Trzeba było najpierw uzyskać zgody, teraz są robione plany. No nie jest to inwestycja prosta, a ma to być bardzo wysokiej klasy biurowiec i między innymi najprawdopodobniej ta fundacja też będzie w tym obiekcie. To jest rewitalizacja. Dużo szybciej się buduje nowy obiekt niż remontuje stary, który jest zdekapitalizowany. Był to obiekt przeznaczony specjalnie pod produkcję. No tam do tego stopnia trzeba dokonać zmian, że nawet w niektórych miejscach trzeba tynki skuwać, no bo one przez dziesiątki lat wchłonęły w siebie szkodliwe substancje. Także jest to proces długotrwały, ale cieszę się, udało się namówić. Najpierw było w ogóle poszukiwanie inwestora, bo to nie jest łatwa inwestycja w taki obiekt. Trwało to trochę, udało się znaleźć, udało się namówić jedną z państwowych, no, można powiedzieć jednego z państwowych podmiotów, żeby tutaj takiego remontu dokonał. A nie sądzi pan, że łatwiej byłoby tak naprawdę zburzyć ten budynek i odbudować go? Zachowując no, pewne... To prawda. To tak jak mówiłem, łatwiej jest wybudować coś od podstaw, natomiast jest to obiekt wpisany w jakimś sensie w historię Radomia. Szkoda by było, gdyby został zburzony i wybudowany jakieś na żelbetonowej konstrukcji ze szklanymi oknami. Takich biurowców mamy sporo. Natomiast jest to obiekt, gdzie działała Armia Krajowa podczas wojny, gdzie rozstrzelano dużą grupę osób, które dostarczały broń dla Armii Krajowej. No jest to obiekt historyczny, więc w jakimś sensie zachowanie tej substancji jest dbałością też o historię, o tradycję. A jednocześnie ta tradycja i historia będzie nowoczesna i służyła też dzisiejszemu Radomiowi. A czy już wiadomo, jakie koszty będą tego przedsięwzięcia? No to dopiero jest w fazie projektów, więc z projektów będzie wynikał koszt, ale na pewno będzie to duży koszt, no jeżeli mówimy o
10 tysiącach metrów kwadratowych, no to wiadomo, że to kosztuje. Musi kosztować. Powrócę na chwilę do służby zdrowia, ale nie w takim kontekście niestandardowym, bo lotnisko nam się buduje. Prezes Szpikowski był ostatnio, chciał nawet kupić kawę na lotnisku, ale mu się nie udało. Musiał ją zamawiać z miasta. Pytałem go w poniedziałek odnośnie tego chociażby, jak, jeżeli coś złego, tfu, odpukać, stałoby się na lotnisku, ma funkcjonować to lotnisko, jeżeli mamy chociażby ten szpitalny oddział ratunkowy zamknięty, albo okaże się, że znowu gdzieś będzie brakowało obsady medycznej. Powiedział wówczas, że rząd będzie musiał zareagować i coś dorzucić tutaj, jeśli chodzi o tą służbę zdrowia. No to rzeczywiście jest pewien problem. Tam jedna z firm, która przegrała przetarg na lotnisku w Warszawie, tutaj ma jeden punkt, w którym w ogóle nikt nie pracuje, bo w ogóle jest w tej chwili zamknięte lotnisko, ale oni uporczywie po prostu nie chcą zejść z obiektu i przedłużają tym samym proces inwestycyjny. No jest to pewien problem. No, prezes przyjechał tutaj, pokazując tym samym, że to w ogóle jest fikcja, że tutaj jest jakiś punkt, nie wiem jak go nazwać, kawowo-herbaciany, no, po prostu stoi puste. No i rzeczywiście tutaj jakieś rozmowy trwają, tamta strona się upiera. Prawdopodobnie chcą po prostu dużych pieniędzy, bo wiedzą, że inwestycja wielu set milionowa, nie możemy się na której nam zależy, a przedłużenie kilku miesięcy w sezonie budowlanym spowoduje opóźnienie roczne inwestycji. To są ogromne straty, więc oni próbują wymusić pieniądze. No tak to już jest, że czasami ktoś, komu słabo idzie biznes, próbuje takimi kruczkami zarobić pieniądze. A jak damy sobie radę w kontekście z tą naszą służbą zdrowia, w kontekście właśnie naszego lotnictwa? Ze służbą zdrowia jest rzeczywiście problem. Mimo zwiększenia nakładów za rządów Prawa i Sprawiedliwości o wiele dziesiątków miliardów, i nawet ponad ten procent, który jest w budżecie na służbę zdrowia w ubiegłym roku, około 3 miliardów i jeszcze dodatkowo na służbę zdrowia, to wciąż niestety są z tym problemy. No i myślę, że będzie finansowana czy dofinansowywana służba zdrowia jeszcze więcej, ale wieloletnie zapaści, tak jak mówiliśmy o tym, ile lat trzeba kształcić lekarza, no to takich wieloletnich zapaści nie da się zasypać nawet bardzo dużymi pieniędzmi, bo no, nie kupi się gotowego lekarza, jego trzeba wykształcić. Dobrze, a może jednak rząd powinien coś pomyśleć? Tak pytam w kontekście tego lotniska, bo o ile jeszcze w Radomiu jakoś sobie damy radę, mamy szpital na Józefowie, o tyle jeżeli sprawdzą się przewidywania PPL-u, to będziemy mieli za chwilę 3 miliony pasażerów. No może nie za chwilę, bo to jednak... Bo to 2020-2021. Proces. No, mam nadzieję, że do tego czasu władze miasta też będą potrafiły lepiej zarządzać, a może będą inne, no bo te sobie kompletnie ze wszystkim nie radzą. To nie tylko tutaj jest zapaść. W każdej dziedzinie, jak spojrzymy nawet na remont Wojska Polskiego, nawet nie potrafią rozliczyć pierwszego etapu budowy i pretensje mają do wojewody, że nie wypłaca na piękne oczy pieniędzy. Mhm. A wojewoda mówi, no dobrze, ale rozliczcie tą inwestycję. Hala sportowa, no były obietnice, że będą się tu zawody odbywać w ubiegłym roku. Zdaje się, że miasto tak doprowadziło sytuację, że inwestor zbankrutował, a na hale nie ma nowego wykonawcy. To samo ze stadionem. Nasza drużyna ma szansę wejść do pierwszej ligi, nie będzie mogła rozgrywać meczów w Radomiu, bo nie ma stadionu. I tak dalej. No, to zapytam pana o trasę NS w takim razie, bo za 3 miesiące ma być oddana teoretycznie. Czy założyłbym się pan o to, że zostanie oddana, biorąc pod uwagę dotychczasowe opóźnienia? Nie założyłbym się, bo raczej wydaje mi się, nie ma na to szans, a patrząc na, jakby to powiedzieć, dokonania obecnego prezydenta i pana wiceprezydenta Frysztaka, to raczej jest gwarancja, że to na czas nie będzie. Skończone. No i to wstrzyma znowu wodociągi.
inwestycja 25 czerwca. To są, można powiedzieć, takie klocki domina, że to się po prostu wszystko przewraca po kolei. Bardzo jestem zaniepokojony sytuacją w Radomiu. No, tak jak już mówiłem, w bardzo wielu dziedzinach sobie prezydent nie radzi. Mówią o tym, że co prawda Radek ma na imię, ale jest raczej nie Radek. Panie ministrze, były wiceprezydent Radomia za czasów Prawa i Sprawiedliwości, niegdyś pański bliski współpracownik skazany za przyjmowanie korzyści później, majątkowych na rzecz później kampanii. Później też współpracownik prezydenta Witkowskiego. Tak, skazany za po przyjmowanie. Po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości związał się z Platformą. No. Tak, ale skazany był na przyjmowanie korzyści majątkowych, które miał przeznaczać na kampanię PiS. Jest pan zaskoczony takim wyrokiem? No jestem oczywiście zaskoczony taką sytuacją. Jakieś konsekwencje będą wyciągnięte, bo przecież sam tego nie robił. No, ktoś mu te korzyści wręczał i ktoś tę kampanię sąd, później prowadził. Sąd się tym zajmował i wydał orzeczenie. Fundacja rządowa, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Nie nauczę się jeszcze tego. Bardzo trudna nazwa. Może trzeba będzie prostszą nazwę zrobić. Albo może jakaś Fundacja łamańca, Nowoczesnych Technologii. Mniejszego łamańca to jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. Taka fundacja, która będzie swego rodzaju liderem w przemyśle maszyn inteligentnych, które się między sobą kontaktują, to tam w skrócie jest przemysł 4.0, ale tak naprawdę chodzi o inteligentne maszyny. I to jest wybór miejsca nieprzypadkowy. Radom ma ogromne tradycje właśnie z przemysłem precyzyjnym. Mieliśmy tutaj bardzo dobre maszyny do szycia, czyli mieliśmy precyzyjne maszyny. One nie były jeszcze wtedy myślące, ale dzisiaj mamy nowoczesne Centrum Innowacji i Technologii w Radomiu. Tam odbyła się zresztą ta konferencja prasowa. Chcemy, żeby Radom był takim krajowym centrum nowoczesnych technologii, jeśli chodzi o ten przemysł dotyczący maszyn cyfrowo myślących, porozumiewających się między sobą, koordynujących działania, i ta fundacja będzie docelowo zatrudniać kilkadziesiąt osób. Myślę, że bardzo wielu studentów właśnie z Politechniki, a w tej chwili z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego będzie mogła znaleźć dobrze płatną pracę, bo to będą stanowiska dobrze płatnej pracy i takie przyszłościowo-rozwojowe. Więc powracamy do świetnych tradycji Radomia, który przodował w przemyśle właśnie precyzyjnym, odlewniczym, no i jeszcze wielu innych. Mieliśmy tutaj przecież fabrykę telefonów. Niestety ówczesna dyrekcja tej fabryki nie przewidziała skoku cywilizacyjnego. Tak, mimo prawda, że Nokia tutaj się zgłaszała z chęcią inwestycji w Polsce, to wtedy prezes powiedział, no a komu takie telefony bezprzewodowe potrzebne? Mamy takie świetne tutaj nasze przewodowe. No i za parę miesięcy już nikt nie chciał tych telefonów kupować. Ale idziemy w kierunku nowoczesnych technologii, właśnie w kierunku tych takich technologii, które będą przyszłością. I na koniec chciałem zapytać, bo bardzo mnie to ciekawi i sądzę, że naszych widzów i słuchaczy również. Co się stało z tą tablicą Platformy Obywatelskiej, którą pan wówczas im zabrał? Przekazałem do prokuratury jako dowód w sprawie szkalowania. Złożyłem doniesienie do prokuratury. Czyli jest ustalenie sprawców to jest zabezpieczone w prokuraturze jako dowód w sprawie. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Moim państwa gościem był Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Dziękuję państwu za uwagę. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.